Magda Figura, nowa osoba w rybnickim klubie. Jesteśmy po prezentacji drużyny. No i wszyscy zastanawiają się, czy ta prezentacja to twoja zasługa i czy to głównie twoje zajęcie w klubie, do którego zostałaś wprowadzona przez prezesa Janika. Tak, to był mój pomysł, bo stwierdziłam, że to jest pewna promocja i pewne też przyciągnięcie uwagi kibiców, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z piłką i może po prostu jakiś taki element, który sprowokuje ludzi do tego, żeby przychodzili na mecze. Jest to coś fajnego też dla chłopaków, więc pomyślałam, idealny pomysł, tym bardziej, że jak wszyscy wiemy, walczymy o tą pierwszą ligę. Był to mój pomysł i to jest jeden z elementów promocji, czym będę się zajmować w klubie, czyli całym marketingiem, promocją, PR-em. Coś jeszcze oprócz właśnie takich działań marketingowych będzie w twoich kompetencjach? No, będę chciała przyciągnąć jak najwięcej ludzi na stadion. Mam nadzieję, że mi się uda, chociaż w takim najmniejszym wymiarze. Będę chciała zaszczepić tą miłość do piłki, do rybnickiej piłki wśród dzieciaków. Będę chciała wprowadzić wiele elementów ciekawych na meczach, chociażby jakieś konkursy. No i chcę, żeby po prostu dobrze prosperował ten energetyk w mediach, żeby po prostu o rowie Rybnik było głośno i żeby się mówiło. A kibice znają cię głównie z tego, że biegasz z gwizdkiem po boiskach. Skąd pomysł na nową rolę w piłce? To nie jest zupełnie nowa rola ze względu na to, że ja już wcześniej miałam do czynienia z klubami, była to Legia Warszawa, przez rok pracowałam w Ruchu Chorzów, więc te kwestie marketingowe, promocyjne nie są mi obce, bo miałam z tym już takie doświadczenie stricte zawodowe, ale też po części jest to związane z jednymi z moich studiów, które skończyłam, więc sędziowanie, bo to kocham, ale ogólnie kocham najbardziej na świecie piłkę nożną, a klub sportowy to piłka nożna, sędziowanie to piłka nożna, no i jest wszędzie ta piłka nożna w moim życiu, z czego ja się bardzo cieszę. A będziesz dalej sędziować? Ale rzeczywiście, to w ogóle nie przeszkadza. Wiadomo, kiedy będę miała mecz w sobotę, niedzielę, biorę wolne, ale inaczej sobie nie wyobrażam. W ogóle ta pasja nie koliduje z tym, że pracuję w klubie sportowym. Na razie nie sędziuję drugiej ligi, czyli tego szczebla centralnego, więc w ogóle to nie przeszkadza. Jesteś kilka tygodni w klubie rybnickim. Jakie wrażenia? Jak odbierają cię piłkarze, działacze? Pozytywnie. Widzę, że to dla niektórych jest nowość. Może nie dla drużyny, bo z drużyną wcześniej się znałam, z trenerem, trenera również wcześniej znałam. I tutaj z tym kontaktem nie ma problemu. Myślę, że ta relacja będzie coraz to lepsza. Jeżeli chodzi o władzę, no wiadomo, że dla nich to jest zupełnie jakieś nowe działania, które ja proponuję, ale nie są na nie zamknięci, tylko powoli po prostu przekonują się do tego, że faktycznie to się może udać i to może się przyczynić tylko i wyłącznie dla dobra klubu. Czy za pół roku będziesz organizować prezentację drużyny pierwszoligowej? Ale rzeczywiście, ja sobie nie wyobrażam inaczej.